Witamy w kolejnej minucie surówki. Jestem oczywiście w piżamie, polecam wszystkim w tę pogodę piżamy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy pod spodem noszą piżamę. Będziemy ten temat rozwijać, ale teraz byłem dzisiaj w tej piżamie pod spodem na poczcie. Proszę Państwa, Poczta Polska to jest niezwykła instytucja. Proszę zwrócić uwagę, że jest to jedyna tak duża, ale w ogóle jedyna instytucja, która sprzedając nam nie tylko znaczki, koperty, przyjmując od nas listy, ale sprzedając pończochy, książki, już nie wiadomo co. Uwaga, nie daje nam paragonu. Mój kolega ekolog twierdzi, że to dobrze, bo przez niedrukowanie tych paragonów, dygresja, wszyscy moi znajomi, którzy mają działalność gospodarczą, mówią, że paragon powinien być przetrzymywany przez 2 bodajże lata, czy jeszcze więcej, ale nie włożony do lodówki, wyparowuje, tam nic nie jest napisane. Wracając teraz od działalności gospodarczej do samej poczty. Proszę Państwa, więc Poczta Polska nie daje paragonów. Jak kupujemy jabłko na targu, pan nam daje paragon z kasy fiskalnej. Poczta nie, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Jak na poczcie zapytamy, to mówią nam, że mogą nam dać fakturę. Każdy, kto raz w życiu brał fakturę, wie, że faktura to jest coś zupełnie innego. Poczta jest instytucją porąbaną, archaiczną, jedyną, gdzie są kolejki. Wczoraj widziałem, że po precelki stała kolejka i pani mówi do córki, zrób mi zdjęcie, bo już teraz nie ma kolejek. A ja mówię do pani, proszę pani, proszę iść tu nieopodal na pocztę. Tam będzie kolejka jak stąd do Houston. Proszę Państwa, poczta jest instytucją XIX-wieczną. Proszę zwrócić uwagę, że listonosz chodzi rano. Dlaczego? Bo jak poczta powstała, to był zawsze ktoś w domu. Żona służąca dozorca. Teraz nie ma. I w dodatku, jak próbowano fatalny, archaiczny monopol Polskiej Poczty Narodowej przełamać, to prywatna proteza tej poczty, taka mała poczta, spowodowała, że ja na przykład swoje wezwania do sądu odbierałem gdzie? W warzywniaku. Taka to była reforma. Zresztą ta instytucja już się wycofała, ta konkurencyjna. Nawiasem mówiąc, zostawiła swoich pracowników bez zapłaty. I tak mogę o tej poczcie godzinami. Powiem tylko, że proszę Państwa, poczta ma taką ofertę, że listonosz, który zorganizował akcję protestacyjną, że listonosze za mało zarabiają, już oczywiście na poczcie nie pracuje. Gdzie są związki zawodowe? Last but not least. W sortowni we Wrocławiu na poczcie, proszę Państwa, płacą tyle, że nasi ukochani bracia Ukraińcy nie chcieli tam pracować. Zatrudniono do sortowania Państwa, moich listów, więźniów.